Witam Was tutaj, cześć, Szanowny Zanosz. Jestem właśnie w tunelu tramwajowym pod Warszawą Zachodnią. Zaczynamy. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czemu Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050 w filmie z Warszawy Zachodniej, a konkretnie z tego, jak powstaje nowa zachodnia, którą właśnie teraz widzicie na ekranie. O ile na początku zobaczyliśmy, jak wygląda stary PKS, tak teraz już widzimy połowicznie zbudowaną nową stację. Oczywiście śmieję się tutaj połowicznie, bo to nie jest jeszcze oczywiście w połowie, perony nie są tutaj na tym poziomie zaawansowania, co nie zmienia faktu, że budowa idzie cały czas prężnie. I o ile tutaj przy peronie i stacji dużo nie widać, to i tak trochę tego się dzieje. Oczywiście chodzi mi o poziom minus 1 i poziom minus 2, ale również na powierzchni trochę pracy jeszcze jest robionych i to nawet bardzo blisko Was. Bo sam tutaj peron 6, który widzicie, to jest pierwszy peron, który tutaj jest nowy od strony prawej, jakbyście liczyli, to on był zamknięty ostatnio. Czasowo i tylko oczywiście na chwilę, jednakże przez ten okres to było zamknięcie i tam trwały prace. Oczywiście to nie było tak, że tylko i wyłącznie przy peronie były prowadzone prace, ale jak widzicie tutaj, ta dziura, która była na samym końcu tego peronu, coś się tutaj w niej zmieniło i to nie jest już tak wygląda jak wcześniej, że po prostu nic tam nie ma. Nie, to trochę się faktycznie zmieniło i to możecie teraz właśnie zaobserwować, że to trochę inaczej wygląda. O, proszę bardzo. Przelecimy sobie najpierw od tej strony, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej, jak wygląda cała stacja tutaj, że w tym rejonie. No i tutaj dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi bezpośrednio o obiekty techniczne, które tutaj są na placu budowy, czy również na wjazd od kładki, na kładkę właściwie. Natomiast z tego, co słyszałem, to już była jedna akcja, gdzie faktycznie kadetka wjeżdżała na ten podjazd od kładki i nawet z tego, co słyszałem, udało jej się na górze wykręcić, więc w ogóle kompletne szaleństwo. Ale tak, kładka spełniła swoje zadania, czyli jest możliwość utrzymana wjazdu dla kadetki i o to właściwie tutaj o to chodziło, ponieważ stacja jest ogromna, a dzięki takiej kładce można bezpośrednio wjechać nad perony i szybko zabrać lub na miejscu jeszcze uratować komuś życie. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, tutaj właśnie się zaczyna hala dworcowa od strony ulicy Tunelowej. Powoli tutaj pojawiają się już fundamenty pod dach, tutaj taki mniejszy, który będzie się pojawiać, nie tak ogromny jak mamy ten nad wszystkimi peronami. Tam jest jeszcze jeden otwór, przez który będą wkładane i wyjmowane wszystkie elementy z tunelu tramwajowego. No i mamy oczywiście tutaj dalszy odcinek przejścia podziemnego w kierunku Odolanów z przystankiem tramwajowym, którego teraz nie będzie, ale spokojnie, jest wszystko przygotowane. No i peronem 9. Mówię, że wszystko jest przygotowane, bo to wszystko Wam pokażę jeszcze później w materiale, kiedy będziemy powoli schodzić na poziom minus 1 i poziom minus 2. Ale najpierw zacznijmy po kolei, czyli od powierzchni i jak to tutaj wszystko wygląda. No a mamy oczywiście to, co mówiłem przed chwilą. Ta wyrwa, to przejście w peronie 6, które pewnie denerwowało i irytowało niektóre osoby, czemu ten peron nie został skończony w całości. O ile on jest w dwóch częściach, to on został mniej więcej zakończony, a w tym miejscu, gdzie jest ta przerwa, jest po prostu przygotowany przejazd techniczny dla pojazdów budowy na okres, kiedy będą rozbierane i przebudowywane perony 5, 4 i 3. No tutaj dokładnie nie wiem, nie pamiętam, jak to będzie podzielone z tym fazowaniem. Natomiast perony na samym środku stacji będą przebudowywane, kompletnie odcięte od wjazdu jakiegokolwiek. I jedyne wjazdy będą przez torowiska. Dlatego też tutaj właśnie musi być pozostawiony jakikolwiek dojazd i to jest jeden z nich, miejmy nadzieję, że będzie więcej takich dojazdów, ale widzimy, że właśnie tutaj to jest już powoli montowane. Jest to montowane tak, jak to widzimy teraz,
kiedy ten peron zresztą jest zamknięty, aby to było oczywiście prościej zrealizować. Też same nowe perony nie mają jakiegoś bardzo dużego naciężenia, jeżeli chodzi o ruch pociągowy, więc to nie było akurat trudne tutaj do zrealizowania. Tak wygląda to od dołu, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj przy okazji to są już zdjęcia z mojego końca wycieczki, która trwała 3 godziny po całym placu budowy. Naprawdę, dosyć długa wycieczka, 10 tysięcy kroków zostało zrealizowane. Natomiast jak widzicie tutaj, tak to wygląda. No i te przejście będzie oczywiście systematycznie dalej robione. Natomiast tu mamy ciekawostka już bezpośrednio peronowe. Jak widzicie, tutaj mamy tą płytę peronową i są te wypustki dla osób niewidomych, niedowidzących. I to jest tylko i wyłącznie jedna całość. Cała ta płyta to jest jeden element. Te wypustki, które tutaj mieliśmy dla osób niewidomych, zostały sfrezowane z całego takiego bloku. Czyli tutaj nic właściwie nie może odpaść, bo to jest jedna całość, jeden blok granitu. Jest to naprawdę, bym powiedział, bardzo ciekawe. A tu przy okazji ciekawostka, z peronu 8 jakiś pociąg odjechał. Nie jest to rzecz, która się dzieje codziennie, bo peron 8 normalnie nie ma żadnego ruchu pociągowego w planie, z tego co pamiętam jeszcze. Ale jak właśnie teraz było tutaj zamknięcie peronu 6, to można było to zrealizować. Też tutaj peron 6 nie został zamknięty tylko i wyłącznie dlatego, że jest robione tam te przejście, konkretnie przejazd kolejowy. Jest tutaj większa akcja, która się dzieje, która nie mogła być zrealizowana bezpośrednio przy otwieraniu tego peronu, bo to było zimą. Wtedy było zimno, warunki atmosferyczne nie pozwalały na impregnację peronu. Cały peron, cały tutaj granit, który jest powierzchnią też i jego, jest właśnie teraz impregnowany, dzięki czemu będzie twardszy i zmieni całkowicie kolor. Będzie wyglądać, jakby był cały czas mokry, będzie taki ciemniejszy, a to dlatego, ponieważ właśnie w niego tutaj są różne środki chemiczne wtryskiwane, aż do momentu, kiedy nie będzie on ich przyjmować. Pod ciśnieniem była zmyta linia żółta, którą wcześniej mogliście już zobaczyć. Będzie oczywiście na nowo namalowana już tak, że nie będzie do zmycia. I sam granit już bezpośrednio po tym, jak zakończy się cały proces integracji, nie będzie w ogóle przyjmować wody. I w ten sposób właśnie to pomoże tutaj, no i nie będzie tak, że wygląda właśnie jakby nie był nowy. To wszystko tutaj po prostu jeszcze jest realizowane. A teraz przejdźmy sobie trochę dalej do peronu 9, ale oglądając oczywiście, jak wygląda całe przejście podziemne bezpośrednio z góry, jak widzicie, te już wystają szyby windowe, jak i również wentylacja. Wentylator nie na stacji, tak, nie stacja metra, ale są tutaj oczywiście wentylatornie, aby to wszystko mogło tutaj działać i nawet już niektóre elementy są ich montowane pod ziemią. Jak widzimy, tutaj przejście podziemne się zwęża, tunel tramwajowy pozostaje nie wybudowany tutaj w dalszej części, bo on będzie już jechać pod Prymasa Tysiąclecia. No i widzimy tutaj już bezpośrednio początek peronu 9. Tutaj przy peronie 9 też jedna ważna rzecz, a mianowicie zaczynają się pojawiać tutaj nowe elementy. O ile o schodach ruchomych powiem później, o tyle o windzie mogę powiedzieć wam tyle, że faktycznie, jak widzimy, tutaj konstrukcja zaczyna się pojawiać i to jest chyba pierwsza winda, która zaczyna tutaj powoli powstawać na zachodniej. Wszystkie kolejne będą też się pojawiać oczywiście w najbliższym czasie. Z tego co słyszałem, na peronie 9 też coś jest planowane, aby powstało. W najbliższym czasie zostało ustawione oczywiście. Tak wygląda cała płyta, gdzie później nad tym będzie się znajdować tutaj dworzec, hala dworcowa od ulicy Tunelowej i również oczywiście całe przejście podziemne i hala odpraw tutaj się znajduje na poziomie minus 1. Budynek wielofunkcyjny jak zawsze dobrze i w formie się prezentuje z tym swoim daszkiem. Tutaj zaczyna tutaj z niego wystawać, oczywiście ściany są już tutaj zrobione w większości, te, które mogą być przynajmniej zrobione od budynku wielofunkcyjnego. No i jest posprzątane, co możecie zauważyć w stosunku do ostatnich filmów, tutaj już się zrobił naprawdę niezły porządek. I zresztą jak za chwilę zobaczycie, jak będziemy chodzić już bezpośrednio po tej płycie, tak to i również wygląda. No i oczywiście latający spodek, czyli grzybek cały czas jest na miejscu i całkowicie wszystko z niego jest zarządzane. A tak to wygląda już bezpośrednio na ziemi. Jak widzicie, faktycznie jest tutaj czysto. Faktycznie zostało tutaj to wszystko poukładane, poporządkowane. No i widzimy tutaj też właśnie te fundamenty pod ten dach, który będzie się tutaj pojawiać. Te moje sławne daszki, które cały czas wszędzie nazywam. Budynek wielofunkcyjny, tutaj do niego wejście, jak i również zejście główne. Tutaj, proszę bardzo, widzimy schody i po bokach będą schody ruchome. To jest wejście takie samo jak w West Station, więc nie powinniście
się zdziwić jego wyglądem i designem, jeżeli chodzi o układ schodowy. Przejdźmy sobie tutaj kawałek dalej, bezpośrednio do szybu windowego, który będzie w przyszłości do przystanku tramwajowego. W przyszłości mówię, bo aktualnie niestety tak nie będzie. Tam przy przystanku tramwajowym nic się nie będzie działo, tylko i wyłącznie jest budowany aktualnie tunel. Przystanki tramwajowe i cokolwiek dalej, to już same tramwaje kiedyś będą budować i chyba najlepiej, jeżeli chodzi o daty, to po prostu powiedzieć kiedyś, bo to jest naprawdę odległa data i sobie jeszcze trochę poczekamy, zanim to faktycznie tutaj będzie mogło jakkolwiek powstać. Tak to proszę bardzo wygląda, jesteśmy na poziomie minus 1 i widzimy wszystkie elementy, które tutaj są poukładane. Jak widzicie, klatki schodowe już są obydwie zamontowane, co prawda tylko do poziomu minus 1, ale to nie jest jakiś problem duży. No jak widzicie, tutaj trzech muszkiterów idzie bezpośrednio w nieznane, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Oczywiście nie takie nieznane, bo ja tutaj co jakiś czas się pojawiam i oczywiście prowadzone przez osoby z placu budowy. To nie jest tak, że ja sobie po prostu wchodzę na plac budowy i idę gdzie chcę. Nie, to tak nie wygląda. Jestem prowadzony przez osoby z budowy. No i tutaj oczywiście w porozumieniu z Budimexem, za to jak zawsze w kolejnym materiale już tutaj długo nam ta współpraca idzie. Dziękuję bardzo, bo tu faktycznie dzięki temu te filmy nie mogłyby się pojawić raz z taką wiedzą, którą tutaj posiadam, jak i również z takimi zdjęciami, które właśnie teraz widzicie bezpośrednio z podziemia. No ale jak widzimy, tak to wygląda co do poziomu minus 1. Jest to naprawdę ogromny obszar. Gdyby nie te światło, które tutaj wchodzi właśnie przez to zejście, to by mam pewnie było więcej widać, tylko niestety tutaj no musiałbym ręcznie tutaj kręcić przy ustawieniach tutaj aparatu, a jednak przy takim dużym obiekcie i tak, jeśli tak dużo robimy, to po prostu nie chcę tutaj kręcić przy wszystkim. Więc widzicie i jak tutaj się na żywo zmieniają tryby oświetlenia. Jak widzicie, praca oczywiście na budowie wre, bo to była środa, jak dobrze pamiętam. A jeżeli jestem w środę i to zawsze raczej w godzinach takich porannych, bym powiedział, no to wszystko tutaj idzie jak najbardziej. Zresztą tutaj trzeba przyznać, że faktycznie nie ma dnia, kiedy na budowie nic się nie dzieje. Jak widzicie, tam dalej zaczynają się powoli pojawiać ścianki działowe. Tutaj już jest wejście bezpośrednio na peron. No i no, dobre pytanie, czy byście zauważyli faktycznie, czy my tutaj jesteśmy już pod peronami. To ma świetlik przy okazji jeszcze, czyli te miejsce zamknięte, którego nie widać od góry, to jest świetlik, w tym miejscu będziemy mogli chodzić i patrzeć na dół na ludzi, albo z dołu patrzeć na ludzi na górze. No oczywiście to zależy od możliwości, kto co będzie chciał robić i to będzie oczywiście taka szyba, ale to będzie montowane później, więc jeszcze do tego sobie poczekamy chwilę. A jak tutaj widzicie, idziemy sobie bezpośrednio właśnie po przejściu podziemnym pod peronami. Nie widać tego zupełnie, jak się tak patrzy w dół, bo tak widzimy te wszystkie schody wychodzące, no to to się zaczyna łączyć w jedną całość. Natomiast co do bezpośrednio tutaj schodów ruchomych, to jeszcze nie są montowane, ale to będzie też w najbliższym czasie się działo. Tam, jak dalej widzicie, jest montowana wentylacja, także ona to też tutaj się powoli pojawia, ale o tym to pewnie w kolejnym materiale, jak będę się tutaj pojawiać, więcej opowiem. Tu przy okazji, taka ciekawostka, jest zbiornik, tutaj jakby przypadkiem jakiś był pożar czy cokolwiek, to aby były tutaj zbiorniki z wodą na terenie stacji. Jest ich dosyć dużo, bym powiedział, i naprawdę pokaźnych rozmiarów, ale tutaj też taki jeden będzie właśnie pod przejściem podziemnym. Jak widzicie, dźwigi spokojnie mogą się tutaj zmieścić, bo to jest naprawdę ogromna powierzchnia i wysokość, i wielkość, no wszystko tutaj jest naprawdę, bym powiedział, ogromne. Aż się spytałem, jak byłem na placu budowy, czy jakiś koncert się niedługo szykuje, bo w sumie taka przestrzeń niewykorzystana. No oczywiście jest to plac budowy, ale możliwości sądzę, że są co niemiara. Tutaj jak widzicie, właśnie są te schody, które będą głównym wyjściem od ulicy tunelowej, również ze schodami ruchomymi. Natomiast tutaj jak widzicie, są ślady po pojazdach, które się tutaj kręcą i jeżdżą. No i widzimy też, że tutaj też zaczyna się pojawiać ten porządek, o którym mówiłem, czyli jest wszystko mniej więcej poukładane. Nie mamy już takich brudów od ścian szczelinowych, które tutaj jeszcze się pojawiają. A tutaj mamy element testowy, czyli to wszystko jest teraz potwierdzane i tak mniej więcej będzie wyglądać Warszawa Zachodnia. Podwieszony sufit, oświetlenie, ławeczki, trochę odbicia. Nie ma już co prawda tablic, to w poprzednim materiale, jak byliśmy na poziomie właśnie minus 1, pokazywałem wam, jak to wygląda.
No ale tak to się odbywa. Tu mamy właśnie zejście do poziomu minus 2, czy nie zejście, ale jest coś takiego, taki otwór technologiczny. A tu mamy schody, jedno z wyjść. Natomiast tu zobaczmy ten otwór. On się ciągnie bezpośrednio, jest na poziom minus 2 do tunelu tramwajowego, który właśnie teraz widzicie. Ten słup, który teraz tutaj jest, ten okrągły, on będzie pośrodku torowiska tramwajowego najprawdopodobniej. W przyszłości się będzie to oczywiście tutaj znajdować. A to wszystko tutaj się łączy w jedną, że tak powiem, też całość. No ale tak to wygląda od góry. Jakbyście chcieli zobaczyć, gdzie mniej więcej się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie dokładnie to miejsce z wieżowcami Warszawy. Także to wszystko się łączy w jedną całość. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Poziomy minus 1, bo jeszcze trochę nam tutaj zostało. A warto wam pokazać to wszystko, co widzimy. Tutaj w tym miejscu już za jakiś czas, za jakiś rok najprawdopodobniej lub jeszcze więcej, będziecie mogli się przemieszczać w kierunku pana do 9, bo właśnie też tak idziemy. To wszystko jest tutaj czyszczone, jak widzicie, tutaj naprawdę teraz zbytnio nie ma. Wydawałoby się, że nie ma prac budowlanych, ale oczywiście to jest efekt mylny, bo tutaj jest przygotowywanie do kolejnych elementów wykańczania, które będą się pojawiać oczywiście w następstwie. W niektórych miejscach już widzimy faktycznie te elementy, jak przy przejściu do poranu 9. Tam w niektórych miejscach się już zaczyna pojawiać posadzka, ale akurat tego nie mam nagrane, bo nie miałem okazji. Tutaj jak widzicie, z boku po prawej są takie dziwne elementy, jakby coś tam było, jakby było zamknięte tylko i wyłącznie technicznie. I taki również to jest. Tamte właśnie zejście to były schody ruchome na poziom minus 2. A teraz znajdujemy się na poziomie minus 2 i tak to wygląda. Tutaj winda żadna nie dojedzie na razie. Jak widzicie, tutaj jest przygotowane przyszłe schody, przejście. O, i tutaj widzimy od góry bezpośrednio to zamknięcie, o którym właśnie mówiłem. Jest to tylko i wyłącznie element techniczny, ale stąd w przyszłości będziemy zjeżdżać schodami ruchomymi na przystanek tramwajowy. Nie jest to teraz realizowane, ponieważ tramwaje warszawskie, tak jak to mówiłem, będą to robić w odrębnej budowie i w odrębnym postępowaniu. Ale za co najmniej pewnie 10 lat ten przystanek tramwajowy powstanie. Przy Alejach Jerozolimskich pewnie szybciej, ale ten tunel tramwajowy, po którym już teraz chodzimy, to naprawdę długo poczeka na jakiekolwiek tramwaje i prace tutaj budowlane. Szkoda, nie szkoda, no oczywiście dobrze, że tutaj już powstaje ten tunel i będzie na przyszłość, a taka cała konstrukcja, z tego co pamiętam, ich daty, tutaj gwarancje i tak dalej, żeby miały wytrzymać, to jest co najmniej 100 lat, ale oczywiście wszystko wiemy. To działa dłużej, o wiele dłużej, bo na remonty czy przebudowy zazwyczaj pieniędzy nie ma. Tak to wygląda. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie torowisko tramwajowe będzie się rozjeżdżać w trzech kierunkach. Będzie tutaj dosyć dużo rozjazdów. No i pomiędzy tymi słupami będą tramwaje lawirować. Oczywiście jest to tak wszystko zmienione, żeby tutaj torowisko tramwajowe się zmieściło, nie było żadnych problemów, no rzecz jasna. Ale jak widzimy, jest tutaj więcej to oczywiście tego przestrzeni, jak na jakieś zaplecze techniczne podczas budowy, jak i również wszystkie elementy energetyczne, które będą tutaj musiały być zamontowane, jakieś wyjście ewakuacyjne, no tego tutaj jest bardzo dużo, to trzeba przyznać. A to jest już bezpośrednio tunel tramwajowy, który widzimy na wprost. Tutaj się znajduje pod wszystkimi peronami. Tak to i to tutaj, proszę bardzo, wygląda. Wszystko się łączy, jak to się mówi, w jedną całość. I to właśnie tutaj te słupy po środku najprawdopodobniej będą rozdzielać środowisko. Jeden tor od drugiego. Teraz idziemy w kierunku Alei Jerozolimskich. Za nami będą odjazdy w kierunku Odolan, jak i również ulicy Kasprzaka. No i jak widzimy, na końcu tunel nie jest wykończony. Jest to oczywiście ze względów tutaj technicznych i bezpieczeństwa. Ponieważ na górze jest ściana, która dzieli starą zachodnią od nowej zachodniej, i aby tam się nic nie zepsuło, nie zawaliło, to tutaj po prostu prace tunelowe są zakończone w pewnym elemencie i później to wszystko będzie oczywiście połączone. Trochę wygląda, jakby tunel został porzucony i nie budowany w tym miejscu dalej, ale oczywiście to wszystko jest robione zgodnie z planem. Nic tutaj nie ciągnie się tak, jakby to nie miało wyglądać. No ale to ciekawe wygląda, trochę jak z takiego portalu. Tutaj też przy okazji ten wejściówkę moją, którą widzieliście przed intem, nagrywałem bezpośrednio z tego przejścia. No i powiem wam, pewnie tutaj jeszcze patazy trafię, ale coraz mniej tych okazji będzie bezpośrednio w tej części, bo tu się nic nie dzieje. Nie będzie ani torowiska, tak jak już powiedziałem wcześniej. Będzie tylko i wyłącznie suchy
tunel. Wykończony na tyle, żeby po prostu on się sam z siebie nie psuł, żadna woda nie kapała i tak dalej, ale nie będzie żadnej infrastruktury tutaj montowanej. Nie wiem, czy nawet będzie jakiekolwiek oświetlenie, będzie pewnie jedno zejście techniczne, jakby coś. I tylko tyle, nic więcej. Szkoda? Nie szkoda. Ale z drugiej strony będzie można w teorii tutaj jakąś imprezę zorganizować do okresu, kiedy nie zostanie to oczywiście w całości otwarte i nie rozpocznie się budowa tunelu tramwajowego. Jakieś konferencje tramwajów tutaj mogliby nawet zrobić, że już tutaj niedługo będzie przystanek tramwajowy. Sądzę, że możliwości jest co niemiara, a najważniejsza jednak według mnie jest taka, że udało się na tej płaszczyźnie dogadać miastu, a konkretniej tramwajom warszawskich, z PKP PLK, które buduje, a konkretnie przebudowuje tą stację. I to jest według mnie okazja do świętowania, którą zawsze powtarzam w tych filmach, więc no tak to wygląda. Tutaj idąc na wsteczny, sobie już idziemy i to nie jest koniec materiału. Wiem, że już jest 20 minuta, prawie 21 minuta tego materiału, ale jeszcze wyjdziemy sobie na poziom minus 1, gdzie przejdziemy sobie bezpośrednio do pionu 9, gdzie jeszcze wam pokażę właśnie te schody duchoma, o których mówiłem, a tutaj jeszcze raz widzieliśmy te zamknięcia. Proszę bardzo, idziemy do pionu 9. Trochę przeskoczyliśmy, niestety tam się nie nagrało. Tam był fajny element, ale no to trudno. No i idziemy tutaj sobie bezpośrednio, jak widzicie, mamy zamknięcie, przez które oczywiście się przedostaniemy. No i tu mamy dalej te schody duchome. One są już montowane, oczywiście nie jako jedna całość, tylko są montowane. No i to się powoli tutaj wszystko pojawia. Jeszcze za chwilę zobaczycie to na zdjęciach bezpośrednio z góry. Tak to i to, proszę bardzo, wygląda zejście na górze, na peron 9, wyjście, kiedy na którym masa tysiąclecia towarowa, możliwości co niemiara. No jak widzicie, tutaj jedne schody duchome już są w teorii zamontowane, drugie jeszcze powstają. Nie wiem wam, nie powiem wam, kiedy to będzie otwarte, ale może, może niedługo, kto wie. No i tutaj jest oczywiście też ta winda, która powstaje. Też, że w tym i oto miejscu mamy oczywiście też te daszki. No i jeszcze raz sobie zerknijmy, jak to wygląda. Tutaj oczywiście to nie jest łatwy element, żeby wstawić tak dużo, tak duże schody duchome, bo to jest jednak mimo wszystko duży jeden element, który jest tutaj składany. Tak wygląda przypadkowo Warszawa Zachodnia, jakiś pociąg KM-ki, nawet nie taki stary bym powiedział, więc trzeba się cieszyć. Chociaż na linii do Gdańskiej to tutaj raczej nie jeżdżą. W sumie to też ciekawe, żadnego kibla tutaj nigdy nie widziałem. No i proszę bardzo, jest ten element windy, który jest montowany. Tutaj na koniec już jako taki prekursor do kolejnego filmu, który się pojawi najprawdopodobniej niedługo, ale nie powiem wam kiedy, bo jeszcze nie mogę go zmontować dzisiaj, a też najprawdopodobniej w najbliższym czasie będę musiał go wysłać jeszcze tutaj Budimaxowi. Będzie z torowiska, Warszawy Zachodniej, więc w teorii dzisiejszy film się tutaj kończy. Jednakże muszę zaznaczyć, że będzie kolejny jeszcze materiał z Warszawy Zachodniej, gdzie przejdziemy się po całym torowisku zachodnim, a tam jak nie więcej materiału nie mam nagranego, gdzie przejdziemy się po obiektach MZ1, MZ2, MZ3, które są teraz budowane i naprawdę to spektakularnie wygląda, biorąc pod uwagę, jak w przyszłości tam pociągi będą kursować, i będę mógł wam nawet pokazać na niektórych projektach, jak to wygląda. Co nie zmienia faktu, że mam nadzieję, że taki ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnego materiału właśnie z tego torowiska, czy kolejnych materiałów z całej Warszawy Zachodniej i innych tematów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Raz jeszcze dziękuję bardzo Budimaxowi za możliwość zorganizowania tej wycieczki i tego filmu, który właśnie teraz mieliście szansę zobaczyć. Ale tak jak mówiłem, to co będzie jeszcze w kolejnym materiale, czyli w odcinku 40.1, będzie jeszcze więcej. Nie będzie samej stacji pasażerskiej, ale będzie dużo z torowiska. Więc jeśli kogoś to interesuje, jak pociągi będą w przyszłości jechać górą, dołem, pod ziemią i jeszcze nie tylko, no to na pewno to będzie materiał dla was. Co nie zmienia faktu, że tutaj tym przelotem nad Zachodnią kończymy te wydanie tego filmu. No i sądzę, że całkiem nieźle tutaj powiedziałem i może dało się mnie jakoś zrozumieć. Starałem się jak najbardziej. Co dużo nie mówić. Coś tutaj jeszcze konkretnego mogę wam powiedzieć. No po tej stronie zachodniej to dużo się nie dzieje. Tutaj torowisko jest już skończone. Tyle ile mogło być zrealizowane na ostatnim etapie. Także to wszystko tutaj się dzieje. Pędla przy ulicy Tunelowej dalej funkcjonuje, jak funkcjonowała, i tutaj raczej jest względnych utrudnień nie ma.
A jeszcze taka ciekawostka, tutaj, mniej więcej w tym miejscu, gdzie właśnie lecimy, kiedyś znajdował się tunel od ulicy Tunelowej, jak sama nazwa wskazuje. I elementy tego tunelu, z tego co kojarzę, były znalezione podczas tej budowy. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!